Jestem młodszą księgową. Pracuję 2 lata. Prawie. 2 miesiące mi brakuje. Nasi klienci nierzadko mają bardzo ciekawe pomysły i to jest takie dosyć ciekawe dla mnie. Ta nasza skrupulatna, comiesięczna praca skutkuje wysyłaniem deklaracji, sporządzaniem jej. Jest to taka kwintesencja, takie podsumowanie, które zawsze daje taką dużą satysfakcję. Jest to mega duże wsparcie. Znajduje się tutaj wiele działów. Można do kogoś zapukać, tak, przysłowiowo i zapytać, czy to o jakieś rady prawne, czy kwestie związane z IT, z programem, na którym działamy. Tak, mogę powiedzieć, że jest to duży plus. Jeżeli współpracuję z kimś na projektach, no to tak jakby uzupełniamy się. Możemy sprawdzać po sobie nawzajem różne rzeczy, możemy na przykład działać na płaszczyznach, że ja zaczynam pracę, ktoś kończy. No jest lepsza weryfikacja, tak to widzę. Tak, pamiętam, dlatego że bardzo zależało mi na tej pracy. Byłam dosyć zestresowana. Pamiętam, że rozmawialiśmy o moich oczekiwaniach, ale pamiętam też, podczas tej rozmowy dowiedziałam się, że jest tu taki zwyczaj niepisany, że na rozpoczęcie pracy przynosi się ciasto. Bardzo lubię piec ciasta i stwierdziłam, że może to być moim atutem. Śmialiśmy się z tego właśnie podczas rozmowy. Wydaje mi się, że każdemu się wydaje, że praca księgowego jest strasznie nudna i monotonna, że są to obowiązki, które się wykonuje przez cały miesiąc, kończy się miesiąc, zaczyna kolejny i od nowa to samo. Te takie wyzwania mini, z którymi się zmierzamy w odpowiedzi na takie pytania klientów, są najciekawsze i naprawdę z każdym miesiącem dzieje się coś innego, więc to jest zupełny mit. Atutem jest to, że mamy dostęp do wielu branż. Jest to szansa na rozwój, więc na pewno osoby, które chcą się rozwijać, to będzie to dobry wybór.